Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów. Wysokość 1603 metry nad poziomem morza. Kolejny cel naszej wędrówki, tym razem zimą. No, jest malowniczo. Wchodzimy w taki korytarz śnieżny. Tutaj choinki śnieżone. Sosny piękne. Świerki. Nie sosny, co ja gadam. No, zima na całego jest. Rzeczywiście, jak się zejdzie trochę ze szlaku, w takim sensie, że z udeptanej ścieżki, no to tak się wpada jakieś 20 cm. Moja babcia robiła zarąbistą zalewajkę. Laufhund. To jest ta chwila. Bartek tutaj się uzbraja. Tam patrzcie, grupa Marcinu. Co mają? Strasznie mi się podwinął. Wywinął ci się. Wywinął strasznie, no. Taki łobuz. Widzę to cierpienie na twarzy. Słoneczko się przebija. Tutaj ktoś uciekł przed nami w nartach biegowych. Ech, o, są ludzie. Ale czapa śnieżna. Taki teren. No. Głęboki śnieg. Lepiej nie schodzić. No to są ścieżki chyba. Drewno, drewniane. Thank you.
samotny wędrowiec porzucił swoje miejsce w domu ciepłe i wyruszył na wędrówkę w góry. Gessler. Bartek. Też ma kanał o gotowaniu. Piotrek zaraz hamburgery wyciągnie. Nie, nie, to jest czasy minęły. Chorizo, chorizo też mięso. Masz ma? Ogórkowa. Jakie kapuśniacie? No co masz, kapuśniacie? Ty gotowy, tak? No. Czy worek na śmieci? Kapuśniaczy, czy można brać? To będzie jajeczniczka, jeszcze się robi. Teraz będę testował, że w ogóle będę szkoła. A to jest Marcin, który je gotowca. Leczo. O, leczo. Głód leciał. To jeszcze nie szczyt. Ile jeszcze nam do szczytu zostało? To jest 2 km, nie? Idziemy, mega wąski szlak. Tu ktoś wyheratał. Bo wycinane są gałązki. Także lekko przetarty. No nie ma dramatu, ktoś mówił, że się nie da przejść. O, no pięknie, Rona. No i teraz nie wyjdziesz stąd. No, tam już widać schronisko. Jeździ kolejka linowa. Tam już dotarliśmy. No, widoki piękne i super pogoda. Ani chmury na horyzoncie. Tam daleko po czeskiej stronie widać chmurki. O, taki piękny piesek lata. Super. Cudo. Słuchajcie, jaką mamy wysokość, jak myślicie? 1400 już? 1400 było tam. Nie, Marcin, to czarne. To są Czechy, tak? Widzicie to? Jakie mleko? A patrzcie tu. Patrzcie tutaj, co tu jest? Zero. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Przyszliśmy mniej więcej tak o, stamtąd, tędy, tutaj. Tu zeszliśmy, tutaj. Idziemy tędy, tędy, tą dróżką, tego. Tędy, tędy, tędy. Tu chłopaki idą, potem tam prosto strzałką i tam owiś. Jeszcze trochę zostało. Musi być? To
O. Jeszcze trochę. Teraz będzie tak. Czekajcie, jeszcze was filmuję. I poszli. Było wejście, teraz będzie zejście. O, tak. Szkoda, że się nie da tego pozwiedzać. Bardzo ciekawy budynek. Szkoda. Taka droga w dół. Ostry spadek. Tam już koledzy poszli, a idziemy tam. O kurde, strasznie właśnie łapa. Oj, oj. Ale tu spadek, ja nie mogę. O, Marcin, na skraju świata. Ale czad. Jaki czad, patrzcie. Ej, ja już nie czuję dwóch palców. Ale zimno, dobra, szybkie filmowanie. O, ale tu patrzcie, jak ta górka fajnie wygląda. No, Marcin, ślizgiem, nie bój się, no hop. Najpierw byliśmy tam, schodziliśmy, tak, 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 tak i tak. Tam ludzie zjeżdżali na pupach, strasznie ślisko było. Tam byliśmy w karczmie, co to jest, jak to się nazywa, to żółte? Jeszcze raz? Dom Śląski. Tam jest Dom Śląski. O, tu, o tu. No i tutaj już droga powrotna. Jest tak zwany Biały Jar. Bartek mówi, że tu najwięcej ludzi zginęło w historii lawin w Polsce. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w Białym Jarze. Jest to wydłużone, półkoliste zagłębienie o stromych zboczach, podcinające północne stoki równi pod Śnieżką. Dokładnie 20 marca 1968 roku zeszła ogromna lawina. Lawina porwała 24 osoby idące dnem Białego Jaru. 5 spośród nich, których lawina odrzuciła w bok, udało się uratować. Pozostałych 19, w tym 13 Rosjan, 4 obywateli NRD i 2 Polaków zginęło. Akcja ratownicza prowadzona była przez polski GOPR, czeskich ratowników i ochotników. Ostatnie ciała ofiar znaleziono dopiero 1 i 5 kwietnia.
O, tu jest takie już zejście, no bo to już w sumie wracamy. To tak, w skrócie powiem, jak było. Weszliśmy, zobaczyliśmy i schodzimy.